Witam serdecznie, a więc przejdźmy teraz do ustawień ekranu blokady oraz zabezpieczeń w naszym urządzeniu. A więc na standardowym ekranie blokady w Androidzie 4.4 znajduje się kółeczko z kłódką, które po przeciągnięciu w dowolnym kierunku odblokowuje nasz telefon. Dodatkowo po przeciągnięciu palca od środkowej dolnej części ekranu możemy wejść bezpośrednio do aplikacji Google Now. W prawym dolnym rogu znajdziecie również ikonkę aparatu. Gdy przeciągniemy palcem do góry lub w bok, możemy otworzyć aparat prosto z ekranu blokady. Ekran blokady mamy również możliwość modyfikowania poprzez widgety. Aby móc to zrobić, musimy wpierw wejść do ustawień telefonu, następnie do zabezpieczeń i włączyć widget. Aby dodać widget, musimy na zablokowanym ekranie przesunąć palcem w prawo. Tutaj pojawi nam się plus. Po kliknięciu plusa będziemy mieli do wyboru wszystkie widgety, które można dodać do ekranu blokady. Warto wspomnieć tutaj o darmowej aplikacji DashClock Widget dostępnej w sklepie Play. Aplikacja umożliwia wyświetlanie powiadomień na ekranie blokady, takich jak e-mail, pogoda, kalendarz lub wiele innych. Tak jak praktycznie z każdym elementem interfejsu Androida, ekran blokady ekranu możecie modyfikować poprzez zainstalowanie aplikacji. Przykładem takiej aplikacji jest GoLocker. Po wejściu w ustawienia telefonu, a następnie w zabezpieczenia, mamy możliwość ustawienia alternatywnych sposobów, w jaki będzie blokowany ekran. Myślnie jest on ustawiony na przesunięcie palcem. Możemy również wyłączyć całkowicie blokadę ekranu poprzez kliknięcie w brak, ustawić odblokowywanie ekranu poprzez rozpoznanie twarzy poprzez przednią kamerkę w telefonie. Możemy tutaj również ustawić wzór, którym będziemy odblokowywać ekran. Aby ustalić wzór, musimy przeciągnąć palcem po kropkach na ekranie. Wzór musimy powtórzyć 2 razy, aby został zapisany. Zamiast wzoru telefon możemy zabezpieczyć np. kodem PIN lub hasłem. W menu zabezpieczeń po kliknięciu informacji o właścicielu możecie wpisać Wasze dane tak, aby wyświetlały się na ekranie blokady Waszego urządzenia. Możecie wpisać tutaj informacje o tym, jak się z Wami skontaktować, gdyby ktoś znalazł Wasze urządzenie. W menu zabezpieczeń znajdziecie również opcję zaszyfrowania telefonu. Zaszyfrowanie telefonu spowoduje, że aby używać Wasz telefon po każdym włączeniu będzie wymagany kod PIN lub hasło. Zaszyfrować można wszystkie dane na urządzeniu oraz wszystkie nasze pliki i multimedia. Aby odszyfrować dane, jedynym możliwym sposobem będzie restart fabryczny telefonu. Podczas przywracania danych fabrycznych wszystkie pliki z urządzenia zostaną usunięte. Następną opcją na liście jest blokowanie karty SIM kodem PIN. Jeżeli nasza karta SIM posiada już kod PIN, tutaj możemy go zmienić na dowolne 4 cyfry. Kolejną opcją na liście zabezpieczeń są administratorzy urządzenia. Jeżeli w naszym urządzeniu zainstalujemy aplikacje, które zezwolą nam na lokalizowanie naszego urządzenia, tutaj będziemy musieli je zatwierdzić jako administratorów. W sklepie Play znajdziemy ogromną ilość aplikacji, która pozwoli nam na zabezpieczenie urządzenia przed kradzieżą. Na liście znajdziemy aplikacje płatne oraz darmowe. Większość z nich zezwoli nam na zlokalizowanie urządzenia. Jednak tylko najlepsze, zazwyczaj płatne wersje pozwolą nam na zdalne zrobienie zdjęcia aparatem w telefonie, zdalne nagrywanie dźwięku czy wysłanie nam rejestru połączeń po włożeniu innej karty SIM. Aplikacją tego typu bezpośrednio od Google jest menadżer urządzeń Android. Aplikacja niestety posiada jednak tylko podstawowe funkcje lokalizacji. Po skonfigurowaniu aplikacji na telefonie będziemy mogli lokalizować nasze urządzenie z dowolnej przeglądarki internetowej. Wystarczy, że wejdziemy na adres www.google.com/android/device-manager i się zalogujemy i już będziemy mogli lokalizować nasze urządzenie. Osobiście polecam tutaj aplikację Phone Locator Pro. Aplikacja kosztuje około 20 zł. Posiada bardzo, bardzo wiele zaawansowanych funkcji, które pozwolą Wam na nagrywanie dźwięków z telefonu, robienie zdjęć przednią lub tylnią kamerą oraz wiele innych. W menu zabezpieczeń znajdziemy również opcję na zezwolenie na instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł. To pozwoli nam na instalowanie plików APK spoza sklepu Play. Wystarczy, że taki plik umieścimy na pamięci telefonu i klikniemy Instaluj. Ta opcja jest domyślnie wyłączona nie bez powodu. Poprzez instalowanie aplikacji z nieznanych źródeł możecie narazić się na wirusy. Następną opcją na liście jest weryfikowanie aplikacji, tak aby potencjalnie szkodliwe aplikacje nie mogły być zainstalowane lub abyśmy otrzymywali ostrzeżenie przed ich instalacją. Na końcu menu zabezpieczeń znajdziemy możliwość instalowania certyfikatów bezpieczeństwa. System Android obsługuje certyfikaty o rozszerzeniach CRT, CER, P12 lub PFX. Większość certyfikatów dla internetu lub poczty e-mail możemy zainstalować jednak bezpośrednio w tych aplikacjach.